Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu podsumował mijający rok. Dla tej jednostki to ważna data, bo w 2016 roku przypada 15. rocznica jej powołania przez Radę Miejską Śmigla. Od początku kieruje nią Zygmunt Ratajczak. Zadaniem Okwiru jest organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie i udostępnianie obiektów oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Gmina Śmigiel ma wiele klubów sportowych i sekcji działających w różnych dyscyplinach. Od biegów, modelarstwa, wędkarstwa, strzelectwa, hodowle gołębi pocztowych, kolarstwo, po szachy, piłkę nożną, siatkówkę i ping-ponga. Sportowcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, reprezentowali swoje kluby podczas ponad 50 imprez organizowanych przez Okwir. Zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga, który w listopadzie tego roku otrzymał tytuł pasjonata sportowej Polski, został uhonorowany za swe starty w ultramaratonach i propagowanie sportu w szkołach. Wyróżniający się sportowcy i trenerzy otrzymali pamiątkowe puchary. W spotkaniu podsumowującym sportowy rok 2016 wziął udział olimpijczyk Michał Jeliński, wioślarz, czterokrotny mistrz świata i złoty medalista z Pekinu, który podzielił się swoimi sportowymi doświadczeniami. Chciałbym życzyć wszystkim, tym mniejszym i starszym, żeby potrafili całe życie się tym sportem gdzieś tam bawić, cieszyć, myślę, nic na siłę. Tak, nic na siłę i myślę, że zdajemy sobie sprawę, że z tej całej rzeszy wielotysięcznej, czy nawet wielomilionowej sportowców, gdzieś tam ten jeden, dwie osoby może faktycznie ten najwyższy laur gdzieś osiągnie. Także ja też w moim życiu, pomimo tych przygód chorobowych, też pewnie dużo szczęścia miałem, ale myślę, że taką chyba największą wartością jest to, żeby tak naprawdę takiej radości z tej codziennej aktywności nie tracić i próbować, starać się, żeby ten gdzieś tam uśmiech był naturalny, a nie przyklejony. Z koncertem wystąpił kwartet Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigla.